Chce pan spróbować? Bardzo proszę. Dziękuję, kapralu. Mam nadzieję, że pan uważał. To bardzo toksyczne. Tak, tak, oczywiście, proszę pani. A słuchaj, mam plan. Nie mam czasu tłumaczyć, ale jak się tu zjawię, następnym razem szykuj się, żeby stąd zjeżdżać. Jasne? Kapralu. Tym razem nie podziękowałam. Spocznij. Zwierzę na drodze. A, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Się przyda.
Co jest, kurwa? Może trzeba to sprawdzić. Kanister. No to jazda. Nie wygląda najgorzej. Dobra. Boozer, jesteś tam? Obóz Lost Lake, zgłoście się. Dick, dobrze cię znów słyszeć, bracie. Jak tam leci? Spoko. Wszystko gra, Boozman. Wszystko gra. Da? Gówno prawda. Jak długo jeździliśmy razem? Co się dzieje, bracie? Chodzi o Sarę. To długa historia, ale ona zaciągnęła się do tamtejszej bojówki. Chciała wrócić tu ze mną. A teraz oni zmuszają ją, żeby została, Boozman. Oni nie pozwolą nam tak po prostu odejść. Co?
Zmuszają was do zostania? Jezu, Dick, gdzie ty jesteś? Dobra, zgarnę Żelaznego, Ricky, kilku ludzi, jakoś się tam dostaniemy i... Buzer, nie, to nie tak. Nic nie kumasz. Mają tu setki ludzi i są uzbrojeni po zęby. Ukradli sprzęt Gwardii Narodowej, wojska i... Chuj nie obchodzi, co ukradli. Załatwimy... Cholera, posłuchaj mnie. My nie możemy pozwolić, żeby pułkownik, ich przywódca, dowiedział się o Lost Lake. Gość jest pojebany, Buzer. W opór kurwa pojebany, a bojówka atakuje każdy obóz, na jaki trafi. Włóczęcy, skwaterzy, obozowicze, to dla nich bez różnicy. Jezu, Dick. Poradzę sobie. Zresztą mam pomysł. Tylko jeśli coś mi się stanie, jeśli mielibyśmy się już nie usłyszeć, to... Słuchaj, jak powiedziałeś, dasz sobie radę, okej? Tylko zgarnij Sary i wyciągnij ją stamtąd. Słyszysz mnie? Tak, Buzmen, słyszę. No, i tak ma być. Coś przerywa. Nie słyszę. Dick, Dick! Jestem, bracie. Jestem. Dickon, bez odbioru. Faktycznie. Muszę wypalić strefę lęgową do końca. Zawsze. Thank you.
Czuję smród. Muszę być już blisko. Kolejne. Czas je spalić. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko.
Czego ode mnie chcesz, O'Brien? Dobrze, że twoja żona żyje. Okej, ale czego ode mnie chcesz? Mówiłem ci, że zakażeni, świrusy mutują. Niektórzy szybciej niż inni. Aha. Jeden dostał bransoletę śledzącą, żeby mieć go na oku, a czasami zatrzymywać, pobierać próbki krwi i sprawdzać rozwój wirusa. No dobra, ale co ja mam zrobić? Stwór wlazł na teren bojowników. A, jasne. Nie mamy się jak zbliżyć. No tak, strefa zamknięta, uzbrojone przyczółki. To jest. Co to? Kiedy namierzysz cel, musisz coś dla mnie zrobić. W tym zestawie masz niezbędny sprzęt do polowej biopsji. Potrzeba krwi i próbek tkanki. Poradzisz sobie? Dam sobie radę. A w ogóle... ładny mundur, kapralu. Pasuje ci. Wal się. Sygnał dochodzi gdzieś z okolicy góry Scotta. Jest tam jaskinia. Obiekt, który tropisz, ma znacznie przyspieszony metabolizm. Podejrzewamy, że właśnie tam będzie się kierował. Chcielibyśmy, żebyś sprawdził coś jeszcze. Wysłaliśmy tam ekipę pieszo. Nie wrócili. Więc daj znać, jeśli ich znajdziesz. Ludzie tutaj czekają na jakieś informacje. No to co jeszcze możesz mi powiedzieć o tym świrusie, którego tropicie? Nie mamy wszystkich odpowiedzi. Wiemy tylko, że zainfekowani mutują. Mówimy tutaj o przeskoku o całe miliony lat ewolucji. Wydaje nam się, że komunikują się ze sobą za pośrednictwem feromonów, jak mrówki, pszczoły i inne. Wiesz, za dzieciaka nie oglądałem filmów o statkach kosmicznych, elfach. To nie mój klimat, ale dla mnie to brzmi jak jakieś wielkie pierdololo. Wiesz sobie, w co chcesz. Zmienisz zdanie, kiedy zobaczysz nasz obiekt badawczy. Bez odbioru. Brian, jestem przy jaskini i wchodzę do środka. Na pewno będziecie gotowi? Tak, czekamy na sygnał. O Jezu. Co jest? Gówno świrusów. Wszędzie go pełno. Hej, O'Brien, wiesz może, co stało się z twoimi ludźmi? Jesteś pewien, że nie wpadnę na hordę? Nie wiem, nigdy nam nie odpowiedzieli. Pamiętaj, jeśli ich znajdziesz, mamy tu ludzi, którzy będą ci wdzięczni. Wdzięczni, jasne, to wszystko zmienia. Dobra, łapię, spoko. Zajmę się tym bez odbioru. O'Brien, wiesz może, ilu tu jest ludzi? Znaczy, ilu ludzi straciliście? Czterech. Czterech ludzi. Badacza i trzech żołnierzy. Jezu, O'Brien, wyjaśnij, o co ci chodzi? Badacz, Kup, to mój przyjaciel. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy, żebyś mógł odzyskać żonę. O'Brien bez odbioru. O'Brien, skoro już tropię tego waszego świrusa, może powiesz mi coś jeszcze po naukowemu? W sensie, powiedz coś o wirusie. Coś, czego jeszcze nie wiem. Prawdopodobieństwo zarażenia w przypadku kontaktu z wirusem wynosi prawie 100%. W pierwszych tygodniach zmarli prawie wszyscy poniżej 12 roku życia. Osoby niedojrzałe wykazują dużo niższą odporność. Podobnie jak osoby powyżej 60, ich ciała nie były w stanie wytrzymać tak
gwałtownych zmian na poziomie komórkowym. W przypadku pozostałych przekształcenie następuje z powodu mutacji. Sęk w tym, że ta mutacja postępuje w tempie wykładniczym. Wiem, wciąż to powtarzasz. Co to oznacza? To oznacza, że zainfekowany obiekt, świrus, którego tropisz, nie jest taki jak inne. Udało nam się zaobserwować i zidentyfikować ponad 12 mutacji. 12? Tak, a to jeszcze nie wszystko. Nie uwierzyłbyś, jakie rzeczy widzieliśmy. Wiesz co? Pewnie bym uwierzył. Bez odbioru. Co to było? Ale szybko padło. O'Brien, znalazłem następnego. Na identyfikatorze ma napisane HS Patterson. Dobra, dzięki za informację. Nie zapytałeś, O'Brien. Ale o co? Czy gość żyje, czy nie? Jego radio milczy od 12 godzin. Wszystkie radia milczą od 12 godzin. Już nie muszę pytać. Przy okazji, dzięki za pomoc. Bez odbioru. Jak się do niego dostać? Co cię dopadło? Nawet się nie zorientowałeś. O'Brien, ja znalazłem kolejnego. Zgodnie z identyfikatorem to Robinson. Okej. Dzięki. Przekażę jego rodzinie. A, czyli wy macie rodzinę. Zabraliście bliskich, kiedy to wszystko się zaczęło. Przepraszać za to, że mam szczęście, a przynajmniej większe niż inni. Tak, niektórym udało się zabrać bliskich. Niektórym. To świetnie, O'Brien. Bardzo się cieszę. Nie chcieliśmy, żeby tak wyszło. Nie wygląda to dobrze. Kurwa. Co to się odpierdalało? O'Brien. Znalazłem ostatniego z twoich. Nazywał się Cooper. Zrozumiałem. O nie! Jezu. Czekaj, on ciągle żyje. Trzymaj się, hej! Cooper! Hej! O, tutaj! Zaraz cię stąd zabierzemy, dobrze? Cooper, zgłoś się! Wszystko się zjebało. W rozsypce. Idziemy.
O Jezu. Co się dzieje, Deacon? Cooper! Ma połamane nogi. Zaczekaj, zostań z nim. Wysyłam drugą drużynę. Nie. Mam uszkodzony kombinezon. Nie przeżyję. Hej. Tylko mówię z Jen. Dawać tu Jen, już! Cooper! Kurwa, kto ci to zrobił? Co tu się stało? Było takie szybkie, że nawet go nie zobaczyłem. Czyli mówisz mi, że to świrus to wszystko zrobił? Biegać. To był biegać. Cooper, jesteś tam? Jen? Jestem tu. Słyszę cię. Nie wierzyłem, że cię usłyszę. Coop, posłuchaj mnie. Chcemy cię stamtąd wydostać. Słyszysz mnie? Nie! Zabierzcie ją stąd! Nie żyje. Rozumiem. Bez odbioru. Biegacz. Z jakim gównem mam tu do czynienia, O'Brien? Gadaj. Nadali mu nazwę biegacz. Biegacz? Czyli że co, chujek startuje w maratonach? Z jakim gównem mam tu do czynienia, O'Brien? Gadaj. Laboratorium nadali mu nazwę biegacz. Biegacz? Czyli że co, chłopak startuje w maratonach? Sprint uprawia? Nie, po prostu jest szybki. Jakieś 65 km na godzinę. 65? Jezu. A, i silny też jest. Może powinieneś przerwać. Nie, to dobra, stary. Niczego nie mogę przerwać. Walka! Teraz już tak, bez odbioru. Materiały wybuchowe? Przydadzą się. Jak, O'Brien? Mamy podczerwień. Możemy śledzić ruchy hordy. Weź się! O Jezu. Mam nadzieję, że było warto, O'Brien.
O'Brien, mam twoje próbki. St. John, zawijaj się! Co? Zawijaj się stamtąd już! Idzie horda! Chyba sobie jaja robisz. Kurde, są coraz bliżej. Tak, trzeba załatwić te goście. Coraz bliżej. Okay.
Kurde, są coraz bliżej. Tak. Czas załatwić tych gości. Zrobione. Thank you.
są coraz bliżej. Tak. Czas załatwić tych gości. Są coraz bliżej. Tak. Czas załatwić tych gości. Chyba zadziała. To mają. Yeah.
Jezu, Brian. Udało ci się. Tak, udało, ale nie dzięki tobie. Przekazuję współrzędne, bez odbioru. Brian, cztery osoby przez to zginęły. Oby było warto. Jezu, posłuchaj się tylko. To byli moi ludzie! I nikt nie będzie pouczał jak... Latasz sobie w śmigłowcu wysoko nad Syfem, a potem wpełzasz gdzie? Do przytulnego podziemnego bunkra czy innego chuja. Nie masz pojęcia, jak to wygląda tutaj. Nie co się robi, by przeżyć? O, kojarzysz tych ludzi, Coopera i resztę. Oni nie wiedzieli, w co się pakują, ale ty tak. Wiedziałeś. Co? Wiedziałeś! Odezwij się, jak będziecie chcieli już spadać ze swoją bojówką. Może tym razem uda ci się wejść z nim na pokład. Dobra, szeregowy Majer, gdzie się podziewasz?
uważać, muszę bardzo uważać. Jacyś ludzie! Kryć się! Gotowa! Uwaga!